Wie swój, rozdział przeciąg. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Holtz. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lomu. Są to znane z racjonalnego założenia, próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki losu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać. Ale można nauczyć żywego człowieka, jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy, jako organizmy, jesteśmy nielotami. Tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba połączenia powietrza ptaka, który dzięki powietrzu się unosił. Temu wydechanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza. Płuca, skrzydło, członki, nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Chapitre. Un courant d'air. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées. Joseph Boyd. Un courant d'air. Enseigne un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce aux principes rationnels. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais. Comme si son esprit voudrait s'élever, voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence que son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'ailes. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce que c'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit un oiseau d'air. Un oiseau qui s'élève grâce à l'air, cet air que nous inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle dans nos poumons, ailes et organes. Nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive capabilities than some people with stubborn rationalism. Draft is teaching a young bird to fly. Effects are known from rational presumption. The endeavor to portray various teaching methods leads to displaying flight illusion. Hence, learning how to fly is a simulation of learning how to fly. One cannot teach a dead bird how to fly, but it is possible to teach a living human being how to fly. Even though he will never rise, as if his mind would like to rise. Flying is a persistent desire, which, regardless of the fact that it is well known from the perspective of science, is so unavailable. All of us, as organisms, are wingless. Only some of us apprehended the essence of the intuitive ability to fly. Learning how to fly is an endeavor to force air into a bird who, thanks to the air, has risen. The one breathed out by us. We are biologically connected by the same breath forced into our lungs, wings and limbs. Our life breaths are very distinct. Nie swój, rozdział przeciąg. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Boyce. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Skutki są znane z racjonalnego założenia. Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, który mimo, że jest tak dobrze znany z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza w płuca, skrzydła, członki. Nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées. Joseph Boyd. Un courant d'air.
enseigne à un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce aux principes rationnels. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner à un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner à un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais, comme si son esprit voudrait s'élever. Voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'ailes. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce qu'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit un oiseau d'air, un oiseau qui s'élève grâce à l'air et cet air que nous respirons, inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle dans nos poumons, ailes et organes. Nous, nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive capabilities than some people with stubborn rationalism. Joseph Goetz. Giraffe is teaching a young bird to fly. Effects are known from rational presumption. The endeavor to portray various teaching methods leads to displaying flight illusion. Hence, learning how to fly is a simulation of learning how to fly. One cannot teach a dead bird how to fly. But it is possible to teach a living human being how to fly, even though he will never rise, as if his mind would like to rise. Flying is a persistent desire, which, regardless of the fact that it is well known in the perspective of science, is so unavailable. All of us, as organisms, are wingless. Only some of us apprehended the essence of intuitive ability to fly. Learning how to fly is an endeavor to force air into a bird, who, thanks to the air, has risen. The one bred by us. We are biologically connected to the same breath, forced into our lungs, wings, limbs. Our life breaths are very distant. Niespój, rozdział trzeci. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Beuys. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Skutki znane są z racjonalnego założenia. Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza w płuca, skrzydła, członki. Nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées, Joseph Beuys. Un courant d'air enseigne à un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce aux principes rationnels. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner à un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner à un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais, comme si son esprit voudrait s'élever. Voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'aile. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce qu'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit l'oiseau d'air, un oiseau qui s'élève grâce à cet air que nous inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle dans nos poumons, ailes et organes. Nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive.